nazywam się Natalia Lis, znajdujemy się w Centrum Kształcenia Nauka w Pile. W tym budynku mają lekcje technicy weterynarii. Weterynarze uczą się w tej sali, gdzie również znajduje się zaplecze z bogatym doposażeniem weterynaryjnym. Mamy okazję uczestniczyć w zajęciach praktycznych, w którym biorą udział uczniowie klas technik weterynarii w ramach praktyk zawodowych. Na zajęciach praktycznych uczniowie wykonują zadania i ćwiczenia, które umożliwiają im zdanie pierwszej kwalifikacji zawodowej. Możemy zobaczyć, jak uczniowie samodzielnie przygotowują preparaty oraz następnie będą oceniać pod mikroskopem. Ponadto uczniowie na zajęciach praktycznych zajmują się oceną organoleptyczną, odczynem pH i próbą TOK. Wykonują rozmaz krwi i dokonują barwienia i oceny pod mikroskopem. Nasi uczniowie przystępują w 5-letnim cyklu kształcenia do 2 kwalifikacji zawodowych. Rol 11 – prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt, w której uczniowie zapoznają się z prowadzeniem chowu zwierząt gospodarskich towarzyszących, wykonywanie zabiegów inseminacyjnych obydła i świń. Rol 12 – wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych, w których uczniowie zapoznają się z wykonywaniem weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt, wykonywanie czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego. Singed up.